Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sześcianem przez Świat. To jest dokładnie 12 odcinek, rozpoczynamy odcinek razem ze wschodem słońca. Kończyliśmy ostatnio budowę tego tarasu, ja tutaj sobie pozwoliłem ściąć dwa poziomy tego stona. Prosiłem Was w ostatnim odcinku, żebyście pisali mi, co mam tutaj zrobić, czy tak jak było wcześniej i zabudować to szkłem, czy to ściąć i wtedy dopiero zabudować. Pisaliście, że lepszą opcją będzie właśnie obcięcie tej góry tak do samego, do poziomu razem ze szkłem i wtedy to ładnie zabudować. Tak więc zrobiłem. Znaczy tak więc ściąłem ten kawałek góry i teraz razem z Wami postaram się zapełnić to wszystko szkłem. Tutaj pozwolę sobie zrobić stelaż, żeby mógł po prostu wspiąć się na taki poziom, na taką wysokość, aby mógł dosięgnąć sufitu i położyć wszystko szkłem. Myślę, że to nam dużo nie zajmie, a dzisiaj mam dla Was kolejną rzecz, którą muszę zrobić. O, chyba i tak muszę jeszcze tutaj troszkę poszerzyć, potem tego dirta się pousuwa, a żebym miał lepsze dojście do tego, żebym mógł zbudować ze spokojem, to lepiej to poszerzyć. Dirt to jest taki materiał, gdzie możemy go odzyskiwać bez żadnych strat. Tak więc tutaj nie ma co się martwić. Myślę, że tyle mi... No dobra, to potem tu jeszcze się coś dobuduje. Mam tutaj przy sobie szkło. Dosyć sporo. Myślę, że tyle wystarczy. A jeśli nie, no to pójdziemy jeszcze do domku i tam... No, nie starczy do każdego. Będę musiał jeszcze powiększyć tą platformę. Ostatnio Was pytałem właśnie o to... O to właśnie zacinanie się przy trybie kreatywnym. Parę osób właśnie pisało na ten temat. Sprawdzałem właśnie te... jak gdyby... odświeżanie odległości rysowania. Niestety... nie zdało tego egzaminu. Jeszcze jedna była osoba, która proponowała szereg modyfikacji. Część z nich zrobiłem, nie wszystkie. Tak więc... O, spadłem. Jeszcze będę musiał spróbować. Też nie miałem zbytnio czasu, żeby to wszystko próbować. Ale na pewno w najbliższym czasie wypróbuję te wszystkie czynności. I wtedy będę mógł się więcej na ten temat wypowiedzieć. Okej. Duże to nie jest, tak więc to nam dużo czasu nie zajmie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okej. Z tej strony ciężko tutaj dojść. Z któregokolwiek kąta. Żeby dojść do tych wszystkich zakamarków. No ale jakoś trzeba sobie poradzić. Dzisiaj też dla Was mam trochę... Znaczy pokażę Wam pewną zmianę, która tutaj zaszła na tym świecie. Jest to taka dosyć mała zmiana w sumie. Może od razu powiększmy. Ale... zresztą zobaczycie, jak Wam pokażę. Jak zbudujemy, pokażę Wam wtedy efekt końcowy. Dzisiaj tego na razie nie będę upiększał. Ponieważ mam dla Was... inną rzecz, którą dzisiaj wykonamy. W związku z tym na upiększanie przyjdzie czas. Tak samo przecież muszę upiększyć swój domek, w którym mam już gdyby wyznaczone pokoje, jakieś pomieszczenia. I niestety też jeszcze nie zdążyłem tego upiększyć. Ale przyjdzie taki moment, gdzie postanowię to wszystko
ładnie zrobić. No jak wiadomo, przy Minecrafcie no ciężko jest upiększać te wszystkie pomieszczenia z tego względu, że wszystkie przedmioty, jakie możemy tam zbudować, jakąś sofę, lodówkę możemy zbudować, no nie jest to jakieś doskonałe czy eleganckie. Więc upiększanie wnętrz nie jest moją specjalnością, ale na pewno będę chciał jakoś to tam ładnie upiększyć i żeby to jakoś wszystko wyglądało. Ale tak jak mówię, to będzie nie w tym odcinku, pewnie nie w przyszłym, ale już niedługo na pewno tak. Już powoli kończymy ten sufit. Jeszcze tutaj zostało parę klocków do postawienia. Zobaczmy, czy całościowo. A nie, tutaj jeszcze zostało kawałek. Musimy powiększyć nasz stelaż. Nasze rusztowanie. O, tam nie dosięgniemy. Teraz powinno być ok. Czy można było to w całości uzupełnić? Tu jest ok. Tutaj ok, ok. Myślę, że nie ma żadnych luk. Tak więc możemy zejść z naszego rusztowania, usunąć cały piasek i za chwilę pewnie wyjdziemy na zewnątrz. Pokażę wam w całości, jak to wygląda. Też pisała jedna osoba, żeby tą całą kopułę, czy ten właśnie taras od zewnątrz upiększyć tymi, nie wiem jak to się nazywa, plączami, które właśnie są na drzewach i one jak gdyby ciągną się na sam dół. Być może to zrobimy, jeszcze nie wiem. Zobaczymy. O nie, to zbudowałem, o Jezus. Miałem zbudować przecież łopatę, a nie kilof. Ok. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko na końcu będzie zrobione. Dokładnie o tym nie myślałem, ale za to przemyślałem inne rzeczy, jak będzie wyglądała ta cała dolina, którą tutaj, w której właśnie się osiedliłem. No i dokładnie już wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, więc w następnych odcinkach tutaj mnóstwo rzeczy się zmieni. Całkowicie wygląd tej doliny będzie inny. Nie będzie wyglądał tak jak teraz. To co jest, oczywiście zostanie, ale zostanie to całkowicie upiększone, tak więc no ciężko będzie poznać, że to jest ta sama dolina, co jest teraz. Ale do tego potrzebujemy czasu. Trochę odcinków minie, zanim to wszystko zostanie zbudowane. Jak widzicie, tutaj mi się to strasznie nie podoba. To. Jest domek i tutaj od razu jest taka przepaść. Z tym coś na pewno zrobimy. Ja zejdę niżej. To jest dwójka. Albo nie, zrobimy inaczej. Zejdziemy na dół. Tutaj zrobiłem sobie przejście specjalne. Zejdziemy na sam dół. Pokażę wam teraz z daleka, jak wygląda ta cała konstrukcja, którą zbudowaliśmy. Przejdziemy na tamtą górę naprzeciwko. Myślę, że z niej najlepiej będzie wszystko widać. Z tamtej albo z poddomku, no to jest obojętne. Teraz zobaczymy, gdzie będzie lepiej widać. Musimy tam dobiec. Jeszcze kawałek. I chwila prawdy. Może wejdźmy na ten sam, na ten kant. Okej. Okay. Tam tararam, taram, tam, tam, tarararararam, tararam. Wygląda to w ten sposób. Myślałem, żeby tam jakieś dodać jakieś filary do upiększenia, ale jak już to sprawdzałem, no nie wyglądało tak to super, jak myślałem. Tak więc na razie zostawiłem to
w takiej wersji dziewiczej. Wejdźmy jeszcze troszkę wyżej. Może będzie troszkę lepiej widać. No tak to wygląda. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajne. Mi się to bardzo podoba. Szczególnie, że widać wszystko z każdej strony. Jest to dosyć ciekawy projekt. A jak się wam podoba? Piszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś pomysły, żeby to jakoś fajnie upiększyć, również piszcie. Aha, co do tych pnączy, to tak tutaj osoba jedna proponowała, żeby one tak zwisały fajnie, żeby to wyglądało tak dziko. No być może to zrealizujemy, dosyć ciekawy plan. Także nie mówię, być może w następnym odcinku wybierzemy się po te pnącze i dołożymy do tego projektu. A teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, którą zbudowałem na osobności i stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał, bo to jest praktycznie identyczna kopuła, jaką mamy po tamtej stronie. Z tym, że tutaj, jak widzicie, ona nie jest całościowo, tak jak tam, ten stół nie jest całościowo usunięty, tylko nie jest jak gdyby taki wbudowany w kawałek w tą górę, jak gdyby tylko na zboczu góry widniał ten taras. Jeśli troszkę wejdziemy wyżej, może będzie to lepiej widać. Albo w ten sposób, widzicie? Tam jest jeszcze ściana stołna. Jeszcze szybko prześpimy się, póki nie ma... Wow! A chyba... Wow, mam napis fullu. Okej, włączmy normal. Oczywiście zapomniałem przełączyć, bo budowałem w trybie creative. Zawsze jak buduję trybie creative, to wyłączam te stwory, bo mi przeszkadzają. I zapomniałem znowu przełączyć na tryb normalny. Ok. I może wejdźmy do środka. Zobaczymy, jak tam w środku jest. Wyjdziemy od tyłu. Tam mam drzwi. Tutaj pewnie tędy będzie droga. Od tamtych drzwi, żeby tutaj się dostać. Ale to też już później zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze kawałek, ok. Tu jest góra, tu mamy drzwi. Tutaj taką podłogę zrobiłem. Niby wejście. Też nie jest to upiększone. Jak macie jakieś pomysły, piszcie. Na pewno wszystkie przemyślę. Tak to wygląda w środku. Tutaj możemy widzieć z tej strony kopułę. Tą drugą. Nasz cały domek. Od drugiej strony. No tutaj na razie jeszcze nic nie ma. Tak więc tu na razie nie ma co pokazywać. A teraz myślę, że możemy zacząć budować rzecz, którą na dzisiaj przygotowałem. I pewnie przy tym przyspieszę czas, ponieważ to jest dosyć duże do budowania. No i kiedy to zbuduję, wtedy znowu do was powrócę, troszkę powiem, jak to zostało zbudowane i tak dalej. Tylko jeszcze dojdziemy. Może jeszcze przejdźmy do środka mojego domku. No widzę, zboże się już tutaj ładnie wyhodowało, ale teraz nie będę zbierał. Szkoda czasu. Chodźmy szybciej. Tutaj troszkę powiększyłem mój magazyn, ale tylko z tej strony. Tu jest na razie puste. Ale wiem, że będę potrzebował dodatkowe miejsce właśnie na kobla, bo tu już mam praktycznie całą skrzynkę. Na razie nie wiem totalnie, co z nim zrobić. Jak macie jakieś pomysły, co mogłem zbudować, to piszcie. Co ja chciałem wziąć? Aha, chciałem odłożyć szkło. Na razie ono mi się nie przyda. Chciałem wziąć dużo drewna. Ale może jeszcze odłóżmy to. Odłóżmy stołna. Weźmy dużo drewna. Oj, bardzo dużo.
To nam się bardzo przyda. Czy coś jeszcze potrzebuję? No na razie nie. Aha, i jeszcze wam coś tutaj muszę wam powiedzieć. Zanim zacznę przyspieszać filmik. Mówiłem wam, jak byłem na szczycie tamtej góry, na szczycie tego tarasu, że tutaj ten teren mi się bardzo nie podoba. Ja już wymyśliłem, co tutaj będzie. Jest to naprawdę bardzo ciekawy projekt. Zobaczycie go, jak zbuduję. Mi się strasznie podoba. Dosyć taki kontrowersyjne to będzie. Jeszcze tego nie próbowałem nigdy. Ale nie będę wam tego zdradzał, jak to wszystko będzie wyglądało. Do tego potrzebuję tutaj usunąć bardzo dużą ilość tego dirta. Muszę się wkopać w tą górę. Z tej strony muszę dosyć dużo wykopać dirta, obniżyć teren. Ja tego nie będę robił podczas odcinków. Nie jest to ciekawe, żeby wam pokazywać, jak tu usuwam dirta. Każdy to potrafi, każdy to widział. Myślę, że nie jest to aż tak fascynujące. W związku z tym, ja poza odcinkami po prostu będę usuwał to. Tutaj pewnie sobie postawię skrzynki, żeby wam pokazywać postępy prac, ile tego dirta wykopałem, ile tego stona wykopałem i tych wszystkich innych minerałów, które tutaj będą się znajdowały. To pewnie zajmie naprawdę sporą ilość czasu, tak więc zanim przejdziemy do budowania tego projektu, w międzyczasie będziemy budowali jeszcze inne projekty, inne rzeczy będziemy robili, tak więc trochę czasu minie, ale to mi się strasznie tutaj nie podoba, tak więc na pewno będę powoli zmieniał ten teren i będę go przemieniał w taką postać, jaka mi się najbardziej będzie podobała i mam nadzieję, że również i wam się to spodoba. Tak więc tutaj was informuję, że powoli będę usuwał część tej góry, będę się w nią wdrażał, a kiedy dojdę do takiego pułapu, do którego stwierdzę, że tyle potrzebuję, że to już jest to, odkąd mogę zacząć budować, wtedy nagram dla was odcinek, w którym pokażę wam, co będę budował i jak to będzie wyglądało po kolei. Pewnie też będę musiał przyspieszyć, bo to jest dosyć duże, tak więc wtedy zrobię dodatkowy odcinek, znaczy nie dodatkowy, normalny odcinek, kolejny, i będę wam pokazywał, jak to wszystko się dzieje, jak to wszystko wygląda i jaki będzie efekt końcowy, bo chyba to jest będzie najciekawsze. I naprawdę zapamiętajcie teraz ten widok tak jak jest teraz, bo no ten widok będzie zupełnie inny, będzie to wyglądało zupełnie inaczej już po tym odcinku, jak zbuduję to, co chcę teraz budować. Troszkę ten krajobraz się zmieni, a więc warto jak gdyby zobaczyć ten dziewiczy jeszcze stan tych wszystkich gór, tutaj tego domku razem z tym podnóżem, bo to będzie wyglądało wszystko praktycznie inaczej. Dużo się zmieni, będzie dużo ciekawych rzeczy. Zaczniemy budować coś większego, co będzie przykuwało większą uwagę. Mam nadzieję, że to wam również się spodoba. Jest to naprawdę bardzo fajne, pracochłonne, ale mi się wydaje, że będzie warto, że warto będzie dla was to wszystko zrobić. I mam nadzieję, że wam to się wszystko spodoba i te odcinki, które będę kolejne wydawał, czy tworzył, komponował, będą wam się podobały, będziecie dalej mnie oglądali. No, na to właśnie liczę. Zatem jestem teraz koło domku. Myślę, że mogę zacząć budować ten projekt, który na dzisiaj sobie wyznaczyłem. Ja przyspieszę w tym momencie czas, zbuduję to, co chciałem. Kiedy zbuduję, wtedy znowu zrobię normalne przyspieszenie. Jeszcze pewnie coś powiem i zakończę ten odcinek. Tak więc za chwilę 15-20, znaczy myślę, że tyle nie, 15-10 minut i będę mógł dalej z wami rozmawiać. W związku z tym, że budowa tego projektu, który wam właśnie przed chwilą mówiłem, jest strasznie długa, stwierdziłem, że nie ma sensu robić odcinka, który będzie trwał ponad godzinę, czy nawet i dłużej. Stwierdziłem, że
tutaj w tym momencie zrobię jak gdyby zakończenie tego odcinka, ale w związku z tym, że ten odcinek nie pokazał tego, co chciałem, wypuszczę w tym samym momencie dwa odcinki. Może nie w tym samym momencie, będą one jak gdyby... Jeden nastąpi teraz, a kolejny będzie pewnie za parę godzin. I w tamtym odcinku będę pokazywał całkowicie tą budowę. Tak więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do obejrzenia drugiego odcinka, gdzie buduję to, co chciałem wam pokazać. No i oczywiście będę się cieszył, jeśli będziecie mnie oglądali w kolejnych odcinkach. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, pa pa!